W erze dynamicznie rozwijających się technologii militarnych to właśnie Polska wysuwa się na czoło innowacji. Z przełomowym dronem uderzeniowym, znanym obecnie pod nazwą Warmate 50. Ten zaawansowany bezzałogowy statek powietrzny nie tylko reprezentuje szczyt polskiej myśli inżynieryjnej, ale także sygnalizuje znaczący postęp w dziedzinie nowoczesnego uzbrojenia. Polski dron został zaprezentowany podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 2024 w Kielcach i wywołał prawdziwą sensację wśród ekspertów wojskowych i entuzjastów technologii obronnych. Ten imponujący dron kamikadze wyposażony jest w głowicę bojową o masie 50 kg, co czyni go niezwykle groźną bronią precyzyjnego rażenia. Jednak to, co naprawdę wyróżnia Warmate 50 na tle konkurencji, to jego niezwykły zasięg operacyjny sięgający 1000 km. Ta imponująca kombinacja potężnej siły uderzeniowej i dalekiego zasięgu stawia polski projekt w absolutnej czołówce najnowocześniejszych dronów uderzeniowych na świecie. Teoretycznie mógłby on bez trudu dosięgnąć celów w promieniu 1000 km od miejsca startu, co w praktyce oznacza, że mógłby operować nad całym obszarem metropolitalnym Moskwy, startując z centrum Warszawy. Co niezwykle istotne, Warmate 50 jest w całości produktem polskiej myśli technicznej i rodzimego przemysłu obronnego. To nie tylko powód do dumy, ale przede wszystkim strategiczna korzyść dla naszego kraju. Posiadanie tak zaawansowanej technologii opracowywanej i produkowanej we własnym państwie znacząco zwiększa niezależność strategiczną i potencjał obronny Polski. Warmate 50 nie jest jednak zupełnie nową konstrukcją, a jego mniejsze wersje już od pewnego czasu są z powodzeniem wykorzystywane przez ukraińskie siły specjalne, które doceniają skuteczność i wszechstronność tych dronów. Mniejsze egzemplarze są wyposażone w głowicę wybuchową o masie 1,5 kg i mają zasięg około 30 km, co w zupełności wystarczy do atakowania celów o najwyższym priorytecie, takich jak radary czy wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych. Doświadczenia zebrane podczas rzeczywistych działań bojowych z pewnością przyczyniły się do udoskonalenia konstrukcji i opracowania jeszcze potężniejszej wersji znanej dziś jako Warmate 50. Dopiero czas pokaże, czy ten dron uderzeniowy zapisze się w historii polskiego przemysłu obronnego jako konstrukcja przełomowa. Na obecną chwilę jest to jednak jasny sygnał na to, że polska myśl techniczna i polski przemysł obronny są w stanie tworzyć rozwiązania na poziomie światowym, konkurując z największymi graczami w tej dziedzinie. O tym, co zrobimy z tym fantem, zadecydują już kolejne decyzje polskich władz. Zachęcam również, abyście podzielili się tym, jaka jest wasza opinia na temat tego niesamowitego dzieła polskiej myśli inżynieryjnej. Tak jak zawsze zapraszam was do dzielenia się opinią poniżej w sekcji komentarzy. Zachęcam was również do subskrybowania naszego kanału, klikania w dzwoneczek, wsparcia naszej działalności. No i oczywiście życzę wam wszystkim udanego dnia.